Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do projektu uchwał w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w budynku nr 2 na osiedlu szkolnym w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1578, pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty kwoty, która została udzielona od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku na osiedlu szkolnym w Krakowie, z własnością której związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu. Lokal mieszkalny został kupiony od gminy Kraków w 2004 roku za kwotę 7429 zł. Została udzielona bonifikata wynosząca 66 863 zł. Następnie aktem notarialnym w 2006 roku właściciele dokonali umowy zamiany na rzecz osób, no, rodziców tej pani, która wykupiła lokal mieszkalny. Z kolei, proszę państwa, tym aktem... Proszę państwa radnych o nieprzeszkadzanie w prawej części sali. Bardzo proszę pana radnego Migdała i ewentualnie Chwajoła o nieprzeszkadzanie. W związku z tym, że zbycie w formie oczywiście tej zamiany tego lokalu przez panią na rzecz rodziców wypełniało dyspozycję przepisu, który nie rodzi skutku związanego ze zwrotem bonifikaty, zażądano zwrotu bonifikaty od rodziców współmałżonki, czyli państwa tutaj rodzi obowiązek zwrotu jednej drugiej bonifikaty, ponieważ jedna z tych osób oczywiście nie jest w rozumieniu ustawy osobą bliską, gdyż jest, tak jak tu pan przewodniczący tłumaczył państwu na poprzedniej sesji, traktowana jako osoba powinowata. Oczywiście uzasadnienie do tego, żeby odstąpić od żądania zwrotu tej jednej drugiej części, która przypadała tej osobie, która nie była osobą rozumieniu ustawy osobą bliską, jest uzasadnione również okolicznościami finansowymi, czyli trudną sytuacją. Było to również przedmiotem opiniowania przez Komisję Mienia, która 22 października wyraziła pozytywną opinię w tym zakresie. To tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to uzasadnię. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Uzupełnię tylko, że również pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetowa. I bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 stycznia 2014 godzina 15 i ostateczny zgłoszenia poprawek na dzień 3 stycznia 2014 godzina 15.